wakacji pojawiła się na YouTube konkurencja. Link do konkurencyjnego kanału zamieszczam w opisie na samej górze. Proszę koniecznie tam zajrzeć. Konkurencja umieszcza filmiki instruktażowe na temat rysunku perspektywicznego i w dużej mierze tematyka, jak widzę, pokrywa się z tym, co ja robię. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no te filmiki są bardzo dobre merytorycznie, dużo lepsze technicznie, mogę je z czystym sumieniem polecić. Przyznam się również, że osobiście znam twórców kanału, Ania i Michała, znam ich spoza YouTube, to są moi dalecy znajomi, znajomi z internetu, ale również widzieliśmy się parę razy przy okazji różnych wystaw ich prac. Mogę z czystym sumieniem polecić ich pracę i należy to robić. Jeżeli ktoś szuka jakichś informacji, jeżeli ktoś próbuje w tym wypadku uczyć się rysunku, to bardzo dobrze będzie skorzystać z wielu źródeł. Na razie nie ma ich zbyt wiele. Kiedy ja wpadłem na pomysł robienia tutaj filmów pogadanek, no to chyba byłem pierwszy. Bardzo szybko później pojawił się cykl filmików, który bardzo szybko się skończył, tak jak się pojawił. I teraz pojawili się Ania z Michałem. I mogę ich polecić. Mam nadzieję, że zapału im nie zabraknie, że będą umieszczać następne filmy, że będą one świetne i bardzo dobrze, bo mnie zwalnia to przynajmniej z obowiązku robienia tego, co oni już zrobili. Ja nie umieszczam tych ich filmików tutaj w mojej playliście, ale tylko dlatego, że ich filmy mogą mieć inny poziom głośności i to jest uciążliwe, kiedy ogląda się filmy nagrane z różnych źródeł i trzeba co chwilę zmieniać głośność, bo raz ryczy, a raz jest cicho tak, że nic nie słychać, więc trzeba podgłośnić, później znowu ryczy. Niestety. Moje filmy są nagrywane urządzeniem, no tabletem mojego syna, nazwijmy rzecz po imieniu. Ich jakość, no jest taka, jaka jest. Taka, jaka jest z tego tabletu. Ja tutaj w kanał za bardzo nie inwestuję. Natomiast chciałbym robić te filmiki. Robię je dlatego, że chcę. W przerwach między jedną a drugą dokumentacją, po prostu w przerwach w pracy. Robię to sobie dodatkowo i umieszczam po to, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak wygląda architektura, jak wygląda praca architekta, albo chce się przygotować na przykład do egzaminu na architekturę, to żeby te informacje znalazł. Robię to tak, jak umiem, najlepiej wychodzi, jak wychodzi, trudno. Tak więc bardzo się cieszę, że jest ktoś, kto do sprawy podszedł bardzo profesjonalnie i jeszcze raz serdecznie ten kanał polecam.